Oblężenie Eight Points przez mortarkę nekropolii nie zaczęło się, wbrew wszystkim oczekiwaniom, od uderzenia zastępów żniwiarzy kości. Najpierw z ogromnej bramy zwanej Bramą Końca wypełzły tysiące żywych trupów. Hordy zombie, wchodząc na siebie nawzajem, wspinały się powoli po masywnych ścianach twierdzy Carhide, a znajdująca się za legionami nieumarłych brama Shaish zaświeciła raz jeszcze. Zielonkawa ektoplazma z jaw z procesji Nighthounds rozświetliła twierdzę, a nienaturalny szron pokrył czarne posadzki i parapety konstrukcji. Nighthounds nie dbali o to, jak ogromne barykady wojownicy chaosu postawili w celach obrony Carhide. Ich eteryczne ciała bez najmniejszego problemu przechodziły przez wszelkie fizyczne przeszkody, wyszukując żywych ofiar. Trzaskając zardzewiałymi łańcuchami, Chain Raspy rzuciły się falą na obrońców, za nimi przerażające Blade Geist Revenanty w piekielnym tańcu zanurzając ostrza w hordach maruderów, którzy pierwsi stanęli w obronie twierdzy. Koszmarne postaci bez twarzy zaczęły lewitować nad polem bitwy, zbierając dusze zamordowanych w swoje przeklęte artefakty, które posłużą do wcielenia ofiar bitwy do procesji Nighthounds. Zwycięstwo zjaw nie było jednak tak pewne, jak mogłoby się wydawać po pierwszym ataku. Po drugiej stronie walczyli weterani Eight Points, wyszkoleni wojownicy, których większość już niejednokrotnie miała okazję walczyć z nieumarłymi istotami. Twierdza broniona była przez hordy znane w całym Eight Points, przez morderców z plemienia Krwawych Byków, zbieraczy z Eye Takers czy pokrytych złotymi zbrojami Glided Ones. Plemiona chaosu na jedną chwilę zapomniały o swojej nienawiści do siebie nawzajem, by wspólnie bronić twierdzy, rozbryzgując ektoplazmę Nighthounds po ziemi w imię Wszechwybrańca. Wściekłość obrońców nie mogła jednak na długo powstrzymać niekończących się fal nieumarłych, wylatujących co chwilę ze świecącego portalu do Krainy Śmierci. Nighthounds powoli i skutecznie coraz bardziej zataczali krąg wokół obrońców. Wojownicy chaosu padali jeden po drugim, przebijani spektralnymi ostrzami, które przebijały ich ciężkie pancerze bez pozostawiania fizycznych śladów. Wkrótce później obrońcy nie mieli wyboru i musieli wycofać się z murów obronnych w kierunku głównego placu twierdzy. Nighthounds wyli w zachwycie nad terrorem, który zasiali w sercach wojowników. I gdy nieumarli już mieli rozkoszować się zwycięstwem, ich wycie zostało zagłuszone ogłosami rogów. To jeden z czempionów chaosu, Lord Saskarid, prowadził swoich rycerzy w kierunku twierdzy Carhide. Bramy były zamknięte, a cała konstrukcja zatopiona w zielonkawej poświecie, jaką chmara Nighthounds roztaczała. Wydawało się, że nie ma możliwości, żeby Lord Chaosu przebił się przez atakujących i wspomógł oblężonych na głównym placu. Sytuacja zmieniła się, gdy srebrzyste światło rozlało się nad twierdzą, a nad konstrukcją, niczym włócznia przebijająca zielonkawe hordy nieumarłych, zawisła srebrna wieża. Z jej wnętrza w ułamku sekundy wylały się setki demonów szarżujących w kierunku nieumarłych najeźdźców. Heroldzi Zincha zaczęli miotać setkami magicznych pocisków, które po uderzeniu zalewały szaleństwem nawet najstarsze umysły duchów. Eteryczne zjawy oraz demony uderzyły na siebie, a w tym samym czasie z wnętrza srebrnej wieży na pole bitwy wyszedł jej władca, zwany Lordem bez języka, wraz ze swoimi najbardziej zaufanymi magistrami. Hordy Chain Raspów i Revenantów rzuciły się na magusów latających na przerażających dyskach Zincha, ale spłonęły w wielokolorowej magii ciosanej przez Lorda na placu boju. Na niebiosach pojawiły się płonące znaki Zincha, zwiastujące, że magistrowie zaczynają swoje inkantacje. Lord Saskarid był już blisko ufortyfikowanej bramy, gdy czarodzieje zakończyli swoje czary. Wybrany przez nich fragment twierdzy rozpadł się i magicznie roztopił wrzące płynące złoto, które zalało hordy nieumarłych i otwarło drogę ucieczki dla Lorda Chaosu i jego rycerzy. Saskarid nie wahał się ani chwili.
Wrzasnął pochwałę dla rujnujących potęg, uniósł topór i zaczął ciąć na lewo i prawo, a za nim jego rycerze chaosu swoimi lancami dopełniali dzieła swego mistrza. I chociaż zmieniło się tempo bitwy, to z bramy Szaisz nadal nieustannie napływały nowe fale nieumarłych. Ogromny cyklon nekroplazmatycznych dusz zaczął wirować, otaczając srebrną wieżę i odcinając demoniczne posiłki dla obrońców. Eight Point coraz bardziej i bardziej skąpane było w nienaturalnej burzy śmierci, która z każdą sekundą powiększała swój rozmiar. Nawet w swoim szale bojowym Lord Saskarit zdawał sobie sprawę, że on i jego rycerze odwlekają nieuniknione. Zdawało się, że twierdza zaraz padnie, a jedyne, na co może liczyć Lord Chaosu, to chwalebna śmierć. Chwytając mocniej swój topór, zaczął ciąć na lewo i prawo, powoli wspinając się na mury obronne i zerkając w kierunku bramy końca. Brama z daleka przypominała roztrzaskaną tamę, z której zamiast wylewać się strumieniami woda, wylewały się nieustannie hordy duchów i zjaw. Saskarit odwrócił się i spojrzał na pustkowia korpusów. Ogromny, płaski teren ciągnący się z twierdzy aż pod Valenspire. Gdy zobaczył to, co tam się dzieje, krzywy uśmiech zagościł na jego zakrwawionych ustach. Chociaż burza nieumarłych pokryła cały obszar przerażającym półmrokiem, to nad nią, niczym wypalony na niebiosach płonący ogromny sigil, płonął znak Wszechwybrańca. W jego kierunku z Valenspire wędrowały całymi plemionami niesławne kompanie wojenne z Eight Points, odpowiadając na wezwanie swojego mistrza. Czy to barbarzyńcy, zwani nieukiełznanymi bestiami, czy okute w stal żelazne golemy, czy też zdeformowani sadyści zwący siebie nieutworzonymi, każda z kompanii miała na swoich sztandarach, zbrojach i ciałach wypalone symbole Trójokiego Króla, chociaż na co dzień walczyły między sobą. To właśnie wojownicy z dzikich plemion nieokiełznanych bestii pierwsi przybyli pod Karhide. Wrzeszcząc hymny pochwalne dla zjadacza egzystencji, rzucili się ze swoimi zakrzywionymi ostrzami na hordy nieumarłych. Za nimi ogory ze żelaznych golemów zaczęły miotać kończynami ofiar przerobionymi na bronie, a obok nich z niesamowitą gracją przerażający lordowie szyfrów ciosali na lewo i prawo swoimi szybkimi atakami, pozostawiając za sobą potok zielonej ektoplazmy. Na ogromnych murach obronnych wylądowali kruczy kultyści z kawały Korwus, odbijając je z rąk nieumarłych. Po raz pierwszy od otwarcia się bramy końca i w ataku sił Nagasha, procesja Nighthound została na chwilę zatrzymana. Ale dalsze losy bitwy o Eight Points oraz to, jak się skończy, będą tematem następnej rozmowy.